Witam Was serdecznie w nowym tutorialu. Tutaj Magda Skrabczak. Chciałam Wam zaproponować przygotowanie layoutu na akwarelowym tle z wykorzystaniem agateriowych stempli. Do stempli przejdziemy w dalszej części tutoriala. Najpierw zacznę od tła. Tło przygotuję z wykorzystaniem tuszów Distress. Niestety nie mam pomarańczowego tuszu, więc w ramach pomarańczu posłużę się gelatosem. Uwielbiam gelatosy, ponieważ te moje posiadają mieniące się drobinki i o ile na filmie tego nie widać, to zawsze próbuję na zdjęciach to uchwycić, a już na pewno na żywo bardzo ten efekt cieszy oczy. Najpierw testuję przygotowanie tego tła za pomocą sztywnej folii transparentnej. Będę też testowała folię spożywczą, która jest bardziej elastyczna i zdecydowanie łatwiej jest z nią pracować, jeżeli chcemy uzyskać jakiś konkretny kształt. W moim przypadku chciałam uzyskać kształt koła. Zależało mi na tym, żeby moje koło nie miało takich bardzo ostrych, wybijających się krawędzi, więc będę to koło rozmywać tak, żeby fajnie i płynnie przechodziło z tła. Następnie, gdy już przygotuję sobie to koło i będę zadowolona z efektu końcowego, poodciskam w wybranych miejscach stemple agateriowe. Jak być może zauważyliście, ja uwielbiam stemple tła. Bardzo często z nich korzystam w swoich pracach. W przypadku tej będę korzystała z takich odciśniętych większych kółek oraz z kół z przeszyciami. Zobaczycie na filmie, że posłużę się do odciśnięcia tych stempli wyjątkowo także pomarańczową kredką, bo tak jak wspomniałam, w moim zestawie brakuje pomarańczowego tuszu i muszę to na pewno nadrobić. Posłużę się też tuszem żółtym oraz takim tuszem blado-różowym. Nie chcę Wam zdradzać za wiele, wszystko zobaczycie w filmie, ale chcę też, żebyście wiedzieli, skąd co się wzięło, więc na pewno na moim tutorialu zobaczycie także tło gwiazdki, które dodam poprzez embossing również jako dekorację mojego koła. Cała kompozycja zdjęć, bo mam ich kilka, oprze się właśnie na okręgu. Zdjęcia będę podbijała kolorowymi kawałkami papierów, więc tutaj bardzo fajna okazja do wykorzystania jakichś ścinków. Na koniec zobaczycie także stempel datę. Bardzo fajny stempel, w którym można wpisać dowolną datę. Bardzo przydaje się do wszelkiego rodzaju takich żurnalowych wpisów. Takich żurnalowych mam na myśli rzeczywiście dokumentujących jakieś nasze wspomnienia. Na pewno bardzo fajnie podziała też przy Project Live'ie, podziała także przy planerach. A ja go wykorzystam w moim layoucie, gdyż mam tutaj kilka różnych zdjęć z różnych dat, więc zależało mi na tym, żeby kiedyś jak będę oglądała te strony w swoim albumie, pamiętać z kiedy dane zdjęcie pochodzi. To tyle słowem wprowadzenia. Wszystko zobaczycie na filmie. Na sam koniec przerywam nagrywanie przed dekorowaniem, gdyż jest to dość żmudny proces i on chwilę trwa, a film i tak jest długi, więc w pewnym momencie zobaczycie już po prostu zdjęcia gotowego layoutu, natomiast jak go zrobić, będzie tutaj wszystko wytłumaczone. Życzę Wam miłej zabawy, mam nadzieję, że uda mi się Was zainspirować. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat tego layoutu i czy robiliście coś u siebie takiego, a chętnie do Was zajrzę. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.